Yo, jestem Raczes i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś już w ostatnim odcinku z dzielnic Jalaharu. Jak to szybko zleciało, szybko i wolno, troszeczkę mnie wymęczyło, nie powiem, ale najważniejsze jest to, że co po niektórym na pewno się podobało, że co po niektórym pokazałem fajne, ciekawe miejsca. Dziś ostatnia dzielnica Trade Quarter dla, bym powiedział, niskopoziomowych graczy, gdzie możemy tutaj spotkać od zwykłych goblinów, po jakieś walkirie, amazonki, asesiny, co tam, jakieś piraty, dosłownie masło maślane, troszeczkę imbuitemów na pewno można tutaj zdobyć. Generalnie kiedyś, jak tutaj wykonywałem jakiegoś questa, to nigdy tutaj nie mogłem kogokolwiek spotkać normalnie, puściutko, także dziś zrobimy ostatni spacerek po dzielnicach Jalaharu. Jeśli oczywiście chcecie, to napiszcie w komentarzu, żebym opisał Węgot, Fenrok, Mistrok i tak dalej, ale to na pewno za jakiś czas, bo boję się, że troszeczkę zamuliłem moich kochanych widzów tymi właśnie odcinkami o Jalaharu, bo większość, no duży procent wie, co gdzie biega i na co uważać w tych dzielnicach, no ale wiecie, że ja jestem upartym gościem i że jak ja sobie coś powiem, że coś nagram, że coś dokończę, to tak zrobię. Także jak zacząłem tą serię, tak ją skończę. Cieszę się bardzo, że udało mi się w miarę szybko ogarnąć wszystkie dzielnice. W sumie nie z najgorszym rezultatem, aczkolwiek myślałem, że będzie to troszkę większy hit na kanale, no ale jednak nie. Jednak nie. Jak widzicie, sobie latamy po tej dzielnicy, po dachach sobie biegamy, góra, dół, naprawdę ta dzielnica jest mega fajnie wykonana, pięknie to wygląda, mieszane style budownictwa od drewna, po żółte płytki, kafelki, czerwone cegły i tak dalej, naprawdę bardzo fajnie jest wykonana ta dzielnica, no niestety nic specjalnego tutaj nie spotkamy. Nic, ale zobaczcie, no ma to klimat, fajnie jest to zrobione, wszystko ładnie. Dla tych, którzy patrzą na takie aspekty w grze, to na pewno będą zadowoleni, jeśli będą sobie tutaj wbijać przykładowo jakąś bestiarkę, no ale ci, którzy lecą z levelem na łeb na szyję, to na pewno im się tam zbytnio nie spodoba, no w sumie chyba nawet nie zwrócą uwagi, co tutaj można spotkać i zobaczyć, jak to wygląda. Tak naprawdę, no niestety, duży procent ibiczków nie patrzy na takie rzeczy, aczkolwiek każdy robi to, co lubi. Także my sobie jeszcze pobiegamy po tych dachach, asasinki sobie podbijamy, choć bestiarkę na tym już mamy. Przejdziemy się tutaj, mamy również pana, który nas doprowadzi do Węgotch, ale akurat o tym już mówiłem w odcinku o generalnie o Jalahar, gdzie przedstawiałem wszystkich sprzedawców, NPC-ków i tak dalej. Przejdziemy sobie tędy, tutaj, na bok. Nie, niestety na dół nie możemy, tędy przelecieć, jeszcze pobiegniemy sobie górą. Na powierzchni się asasini zgromadzili. Zadomowili, jak widzicie, naprawdę bardzo tutaj różnych potworków. Ale czy bym polecał tutaj biegać? No z braku laku, właśnie chyba bardziej bestiarka niż bieganie. Armedusa mamy, karczma niby opuszczona, jednak działa dalej. No i chyba to będzie jeden z najkrótszych odcinków. Raczej no w sumie na kanale chyba nie, chyba jest krótszy odcinek. Ale mega krótkich, no bo szczerze, co tutaj więcej pokazywać? Nie ma nic. Ci, którzy będą wykonywać różne questy, na pewno nieraz będziecie tędy przechodzić. Także kochani, jeszcze na koniec mam, wiadomo, niedziela świąteczna, wielkanocna, nie każdy obchodzi takie święta, ale dla tych, co obchodzą, to życzę wam wesołych świąt. Pojedzcie sobie tam zdrowo, jutro lanego dyngusa, polejcie jakąś kochaną osobę, chociaż tak symbolicznie. Ci, którzy lubią takie rzeczy, oczywiście ktoś, kto nie lubi, to mu nie narzucam jakiejś tam racji. I druga kwestia, czy chcielibyście mieć taki odcinek na kanale, typu wszystkie ekspowiska na Jalahar po prostu w jednym miejscu ładnie wyjaśnione i tak dalej, jedna po drugim, bo ja jestem świadom tego, że pewnie większość ludzi nawet nie przejrzy tych wszystkich odcinków o Jalaharu, aczkolwiek specjalnie wsadziłem te wszystkie odcinki w jedną playlistę, po prostu dzielnica Jalaharu, bo w sumie ma to jakiś tam sens, opisuję wszystko po kolei, może nie tłumaczę jak, co, gdzie biegać, w jaki sposób, ale mi się wydaje, że no ja nie mam głupich widzów, więc dadzą sobie oni radę, dacie sobie radę, wystarczy wam, żeby wiedzieć jak dobiec do danego potwora, a jak biegać i tak dalej, to sami już do tego dojdziecie, bo tak naprawdę ta gierka nie jest jakaś mega trudna, mega skomplikowana, także dajcie znać, czy chcecie taki ogólnikowy odcinek, bym wymienił wszystkie ekspowiska, pokazał na minimapie, gdzie znaleźć, minimalny poziom
który by się potrzebowali, by tam sobie spokojnie polatać. Coś takiego na sam koniec. No i chyba tyle. Więcej wam nie będę nawijał makaronu na uszy. Jutro poniedziałek na pewno nie będzie odcinka. Streama też raczej nie. Także widzimy się albo dziś wieczorem, no chyba, że się tak opiję, że nie będę w stanie. To różnie bywa na święta, takie są raz do roku. Także kochani, do zobaczenia, dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapy. Mam nadzieję, że ta seria wam się podobała, udało się dojechać do końca, także trzymajcie się, yo.